matko, dzisiaj śpiewa chcę, z nieba miły. Dwa razy do roku powiat kościański organizuje konkursy związane ze świętami. W grudniu poznajemy laureatów tego związanego ze świętami Bożego Narodzenia, wiosną dotyczącego świąt wielkanocnych. Ten, który podsumowano we wtorek 11 kwietnia, był ósmym z kolei. Gości zgromadzonych w kościańskim ośrodku kultury przywitał zespół Semplicze, a zaraz po nich zrobił to Bernard Turski, starosta powiatu kościańskiego. Cieszymy się, bo to już kolejna edycja tego przepięknego konkursu. Ponad 600 prac to tylko świadczy o tym, że ten konkurs z roku na rok cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wchodzę tutaj na salę, oglądałem te prace, to muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Co roku te prace są coraz piękniejsze, także gratuluję Wam pomysłów i cierpliwości w realizacji tego, co robicie. Korzystając z okazji, chcę wszystkim Państwu, dzieciom i młodzieży złożyć jak najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Niech zmartwychwstanie naszego Pana będzie radosne i niech przepełni radością Wasze serca. Niech atmosfera w domach będzie naprawdę wiosenna i radosna. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz gratuluję i dziękuję za te przepiękne prace. Dziękuję bardzo. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i osób niepełnosprawnych. Jego celem jest popularyzacja tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Co roku uczestniczy w nim kilkaset osób. Na tegoroczne wpłynęło ponad 600 prac. Autorzy najlepszych otrzymali nagrody. I tak w kategorii klasy 1-3 pierwsze miejsca przyznano Oldze Walińskiej z zespołu szkół nr 4 w Kościanie, Paulinie Lorych z zespołu szkół w Bronikowie oraz Wojciechowi Borowiakowi ze szkoły podstawowej w Racocie. Miejsca drugie zajmowali Kacper Grygier z zespołu szkół nr 1 w Kościanie oraz Nikola Frąckowiak i Nina Jaszkiewicz. Obie to uczennice zespołu szkół nr 4 w Kościanie. Miejsca trzecie zajęli Jakub Smoczyk z zespołu szkół nr 2 w Kościanie, Marceli Kostrzewa ze szkoły podstawowej w Racocie oraz Adrian Leśniczak ze szkoły podstawowej w Śmiglu. Kategorie uczniowie podstawowej szkoły specjalnej i osoby niepełnosprawne wygrali Magdalena Olejnik i Monika Sołtysiak. Drugie miejsca zajęli Wiktor Prałat, Mateusz Konik oraz Damian Mojs. Miejsce trzecie należało do Łukasza Stefaniaka. Kategorie klas 4-6 wygrywali Karolina Koniczna ze szkoły w Racocie, Wiktoria Hamrol z zespołu szkół nr 1 w Kościanie oraz Julia Bopińska z zespołu szkół w Starym Luboszu. Miejsca drugie zajmowali Oskar Kościański z zespołu szkół w Starym Bojanowie, Weronika Skrzypczak z Czacza oraz Wiktoria Przybylska ze Starego Lubosza. Miejsca trzecie przyznane Bartoszowi Leonarczykowi z zespołu szkół w Krzywiniu, Karolowi Konkiewiczowi z zespołu szkół nr 1 w Kościanie oraz Jagodzie Kędzierskiej ze szkoły podstawowej w Starych Obożyskach. My na